Hej siemanko, dawno nie było nic żabki, a więc dzisiaj przetestujemy sobie pizzę z żabki Alberto. Taką pizzę możecie nabyć za 7,99. Dosyć sporo jak na pizzę mrożoną. No ale zobaczymy, jest to pizza bolognese. Z tyłu na etykiecie prezentuje się tak, również z tej firmy możecie kupić taką lasagne, chyba to jest. Pies, tutaj taką pizzę oraz takie hot dogi. Ja chyba podobno jadłem, nawet chyba na kanale dostawałem. To nie wiem, czy żabki, już nie pamiętam. I tutaj macie składniki tej pizzy, ja już nie będę czytał. Bolognese, czyli wiecie, takie danie włoskie. I tutaj macie sposób przygotowania w piekarniku. W temperaturze 200 stopni przez 4-5 minut. Co tutaj jeszcze mamy? Dane producenta. Jest to pizza wyprodukowana w Niemczech. I tutaj macie wartości odżywcze. Dobra, pokażę wam, jak ona wygląda w środku. Po wyjęciu z pudełka i usunięciu folii pizza prezentuje się następująco. Widzimy tutaj kawałki tego mięsa wołowego. Widzimy tutaj ser. Co tutaj jeszcze powinno być? Zaraz wam przeczytam. Ogólnie tutaj jeszcze powinna być cebula oraz przecier pomidorowy. Więc tu pod spodem jest pewnie ten przecier. Cebuli tutaj na pierwszy rzut oka nie widzę. No dobra, to wkładam ją do piekarnika i zapraszam za chwilę. Nasza pizza Alberto po około 20 minutach jest już gotowa. Ja sobie tutaj nałożyłem sos cząstkowy oraz pomidorowy jeszcze na nią, żeby to ładnie wyglądało. I tutaj widzimy, wszystko ładnie się rozpuściło, to mięsko, bolognese, ta wołowina, tutaj właśnie cebulka, no to wszystko ładnie się porozpuszczało. Pokażę wam teraz, jak od spodu wygląda. Od spodu taka, no widzimy, że tutaj na cieniutkim cieście jest. Dobra, pokrójmy ją sobie. Dobra, pizza pokrojona, dosyć ciężko się kroi to mięso, co jest na tą pizzę, co jest na minus. Takie twarde ciasto jest. Jak widzimy, unosi się, nie opada za bardzo. Końcówka troszeczkę opada, ale to nie jest źle. Dobra, próbujemy. Dobra, pierwszy kawałek. Próbujemy. Ciasto takie słabo chrupiące, wam powiem. Czuć to, najbardziej czuć to mięso bolognese. Właśnie takie typowe. I co na plus, to to, że ten ser się bardzo ładnie ciągnie na tej pizzy, co jest nałożone. Nie wiem, jaki to rodzaj sera, ale fajnie się ciągnie. Oraz tutaj ta końcówka z wierzchu jest bardzo chrupiąca. To jest również na plus. A tak jak mówię, najbardziej wyczuwalne jest to mięso bolognese. Najwięcej jest tego. Dobra, ujem sobie i zobaczymy. Dobra, ja już jestem po dwóch kawałkach tej pizzy. I powiem wam tak, tragedii nie ma, ale też nie zachwyca ta pizza. Taka typowa średnia półka. Powiem wam, że cena troszeczkę moim zdaniem za wysoka. 8 zł już mamy takie konkurencyjne pizze Giuseppe, która jest o niebo lepsza od tej. Oraz tam Rigę już możemy kupić za około 5 zł, tańszą od tej, moim zdaniem lepszą. Także czy tą pizzę polecam? Tak średnio. Moja ocena 5 na 10, tak mniej więcej. Z tego względu, że dużo tutaj tego mięsa właśnie. Także jak chcecie, możecie spróbować. Ale są lepsze pizze, które możecie kupić. Także moja ocena 5 na 10. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!